gdzie ówczesny członek zarządu pisze tak. W odpowiedzi na pana pismo z 21 listopada 2005 roku w sprawie oferowania kredytów hipotecznych w warunkach obcych pragniemy przedstawić stanowisko Banku Zachodniego, które ma przedmiotowe sprawy. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, korzystając z doświadczenia banku oraz naszego inwestora strategicznego, uważamy, że udzielenie kredytów kredytowych wiąże się z ryzykiem zarówno dla instytucji finansowych, jak również dla klientów indywidualnych. Naszym zdaniem to najważniejsze ryzyko po stronie banku należy. Ryzyko kredytowe, ryzyko reputacji, ryzyko miselingu, ryzyko negatywnego wpływu na duże grupy społeczne. Natomiast w przypadku klientów indywidualnych, którzy często kierują się wyłącznie krótkoterminowymi przesłankami, niższa rata, niższe oprocentowanie w połączeniu z brakiem zrozumienia, podkreślam, zrozumienia potencjalnych skutków ryzyka kursowego mogą wystąpić trudności w prawidłowej obsłudze kredytu. Dodatkowo w przypadku decyzji o całkowitej spłacie kredytu aktywa uzyskane ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości mogą nie wystarczyć na pokrycie całości długu. To Bank Zachodni UBP pisze w 2005 roku. A dzisiejszy pan wicepremier chyba nagrodę za to, że do samego końca lub Bank Zachodni UBP udzielał się toksycznych instrumentów finansowych. Dziś nagrodę jest wicepremierem polskiego rządu. Pan Morawiecki 16 września 2008 roku do Stanisława Kluzy, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, pisze tak. Może niech stanie, bo tutaj jest wymiar. Szanowny panie przewodniczący, chciałbym uprzejmie poinformować, że w związku ze wzrostem sprzedaży kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich na rynku Polski zainicjowałem w imieniu Banku Zachodniego UBP debatę na forum Związku Banków Polskich, wskazując na poważne ryzyka z tymi związkami. Zaobserwowaliśmy, iż obecna powszechnie stosowana na rynku Polski praktyka dotycząca finansowania przedsięwzięć na rynku nieruchomości w walucie innej niż ta, w której kredytująca uzyskuje dochody, stwarza potencjalnie ryzyko dla całego sektora finansowego. W tej
stanie mi nic powiedzieć. Był kompletnie zaskoczony i zachwycony. I mam nadzieję,